Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kulturą na Ty. Kłaniam się Michał Sierlecki, a moim i Waszym gościem jest Paweł Oziabło, gitarzysta zespołu Schody. Także gitarzysta Oddziału Zamkniętego, ale my będziemy się dzisiaj w naszej rozmowie skupiać na Schodach, która to formacja po 11 latach wznawia działalność i przygotowała już świetny materiał muzyczny. Witam Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Tak naprawdę Zespół Schody powstał w 1999 roku w województwie podlaskim, w Michałowie. Grupa kolegów, która pochodzi z różnych muzycznych światów i to jest niesamowite, że był tam basista trash metalowego zespołu Templarius, także dużo innych wpływów, bo mamy metalowy zespół Funeral folk w przypadku Jarosława Łukrzy i... Ty dołączasz potem do tej formacji, ale założenie jest chyba wspólne. Nie ograniczacie się do żadnych słów stylów muzycznych, a idea tworzenia muzyki to idea będąca wspólną, wypadkową skrajnych muzycznych upodobań. I to się sprawdza. <grych> Tak, to przez tyle lat od 1999 roku sprawdza się do dnia dzisiejszego. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, ja dołączyłem do zespołu troszeczkę później, czyli w roku 2001, już około dwóch lat po, po tym, jak zespół wystartował. No i tak się śmieję już dzisiaj z tego, że po 20 latach nadal zawsze będę tym nowym. <grym> Tak, idea łączenia wszystkich stylów muzycznych, no w naszym przypadku sprawdza się doskonale. Tak jak wspomniałeś wcześniej, wszyscy muzycy zespołu schody mają troszeczkę inny background, ale gdzieś tam się przewija przez cały czas od samego początku muzyka metalowa, no i to w różnych maściach, bo w pierwszym składzie, perkusista wspólnie z Jarkiem, z wokalistą, który jest dzisiaj do dzisiaj pełni tą funkcję, tworzyli black metalowy zespół Funeral Fog, co zresztą w pewnym sensie słychać na naszej demówce z 1999 roku, na naszej kasecie, bo pomimo tego, że najbliższa nam jest stylistyka rokowa, jednak te echa, nawet black metalu, miejscami występują. Są tam blasty na przykład, których po latach już nie ma. Teraz w przeciągu ostatnich miesięcy wydaliśmy wznowienie tej kasety. Można tego posłuchać na Spotify, do czego serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy. To jest taki charakterystyczny w, w, w nagraniach, Szumik, który nam przypomina lata 80. i te kasety, ale to też taka ciekawa historia, bo ta niebieska kaseta, która gdzieś zaginęła, owiana trochę taką legendą, tajemnicą, nagle pojawia się też na tym Spotify. U. To mi przypomina czasy, kiedy na przykład grupa Dave Matthews Band była rejestrowana na kaseciakach przez studentów na koncertach, a potem odezwała się do nich poważna wytwórnia, bo nagle się zorientowali, że mnóstwo tych kaset się wśród tych studentów rozchodzi. No wy macie taką historię też związaną z kasetą, to, to taki sentyment. Sentiment i fajna historia, historia muzyczna, też historia muzyki, w ogóle nośników, na których się nagrywało. No właśnie, to był materiał zarejestrowany amatorskim sposobem w Michałowskim Domu Kultury. Dziewięć nagrań, tak jak wspomniałeś o takim charakterze cięższym trochę, jeśli chodzi o brzmienia. Potem była seria koncertów i to były Zgrzyty 2000, koncerty w białostockim Decentrum i wreszcie ty dołączasz do zespołu Poszerzacie też instrumentarium, bo instrumentarium zostało wzbogacone o instrumenty klawiszowe, tutaj Krystyna Sułkiewicz, perkusja, potem też w wydaniu Piotra Koguta. No i wasz pierwszy przebój, tylko płaszcz. Pamiętasz tę historię, jak powstawał ten utwór, znakomity zresztą, który grały różne rozgłośnie w kraju? Tak, oczywiście. Pamiętam doskonale z tego względu, że ten utwór był rzeczywiście jest do dnia dzisiejszego wyjątkowym utworem dla nas. Nagrywaliśmy go w roku 2006 bądź 2007, Wydaje mi się, że to było w 2006 roku dokładnie, więc już parę lat, około siedmiu lat po nagraniu naszej debiutanckiej kasety, która właśnie ciekawostka jest związana z nią taka, że została zgubiona na festiwalu Basowisza no i rozeszła się w bardzo wielu kopiach. No, my nie mieliśmy przez lat do niej żadnego dostępu i w tej chwili to, co można usłyszeć na Spotify, to jest ta część, która wróciła do nas drugim obiegiem i to, co udało się odzyskać, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy tak, posiada tą kasetę, to bardzo proszę o kontakt, bo to nie jest cały materiał, tam było znacznie więcej kawałków, udało się odzyskać 9. Natomiast jeżeli chodzi o Tylko Płaszcz, był nagrywany w 2006 albo 2007, w 2006 roku, tak możemy to przyjąć, w białostockim, nieistniejącym już w tej chwili z studiu nagraniowym studnia. Nagrywaliśmy na setkę, czyli wszyscy naraz, starym sprawdzonym sposobem. Jeżeli występowały jakieś trudności, to musieliśmy ten cały proces po prostu powtórzyć od początku, ale poszło bardzo gładko. W tamtym czasie byliśmy zespołem bardzo dobrze ogranym, dużo koncertowaliśmy. No i później rzeczywiście po nagraniu tego utworu zaczęliśmy startować w różnych przeglądach. Pojawiły się pierwsze sukcesy, dostaliśmy się do festiwalu Gramy w Szczecinie. Graliśmy też koncerty właśnie w Szczecinie, w Policach, z bardzo dobrym odbiorem. No i ten, ten kawałek stał się takim przebojem, no, lokalnym to na pewno, ale też wyszedł daleko poza kręgi województwa Podlaskiego. I po tylu latach, jak już teraz wróciliśmy ponownie do grania, bardzo wiele osób pamięta nas właśnie ze względu na ten utwór. Teraz przygotowujemy jego odświeżoną wersję. Już brzmiącą, że tak powiem, współcześnie, więc jest to drugie podejście, chociaż pierwsza y, jest również nagrywana w studiu nagraniowym, brzmi bardzo fajnie. Teraz mamy troszeczkę inny pomysł na to, bo też otworzyliśmy się na nowe, y, na, na nowe obszary muzyczne. U nas zawsze od y, samego początku, tak jak wspomniałeś, był to y, miks gatunków i różnych wpływów. Teraz jakoś tam w naszym życiu muzycznym y, bardzo mocnymi krokami y, wszedł y, Synthwave, więc to jest taka nowość dla nas. Zaczęliśmy poszerzać to brzmienia syntezatorów, też niekiedy. Ale też w takiej charakterystycznej dla nas niekonwencjonalnej formatce. Z tego względu, gdyż tworzymy te synthway brzmienia nie na klasycznych syntezatorach, czyli na klawiaturach, a posługujemy się gitarami przez cały czas. Także tutaj a. też ta technologia się kłania. Jest to taki troszeczkę Star Trek, ale no już działamy teraz właśnie w ten sposób. Wspominałeś właśnie o utworze, tylko Płaszcz. Rzeczywiście w tamtym okresie koncertowaliście u boku takich zespołów jak Oddział Zamknięty, wspominany. The Bill, Komety, Tilaf. On ma taki pankowy charakter ten utwór, trochę przypomina Passengera i jego popa, jest tam trochę skateż. No i rok 2008 to jest dla was przełom, bo macie pierwszą taką pełnoprawną płytę, The Best Of. Yy, tak, tak, tak. W 2008 yy, weszliśmy do studia nagraniowego, w zasadzie to nawet do kilku, bo ten materiał powstawał dosyć yy, długo z różnymi przerwami. Zmienialiśmy studia nagraniowe realizatorów. No i nagraliśmy ten materiał właśnie w całości. Tutaj w składzie mieliśmy już Krystiana Sulkiewicza, który grał wtedy na klawiszach, więc tam pojawiło się pianino, brzmienia syntezatorów, brzmienia Hamonda też w niektórych, organów Hamonda w niektórych utworach. Było to dla nas zupełnie coś nowego. No użyliśmy też gitar akustycznych. 12 strunowych, tam naprawdę y, pobawiliśmy się i merytorycznie przygotowaliśmy się dobrze do tego nagrania. Jednak tej płyty nie wydaliśmy przez tyle lat. Y, ona również krążyła y, w drugim obiegu. Ktoś tam y, dostał od y, któregoś z członków zespołu gdzieś tam po prostu y, w formie mp3. -ek. Ten materiał również gdzieś pracował przez bardzo wiele lat, i właśnie teraz, w tym roku, w końcu ja się tego osobiście podjąłem. Zremasterowałem te wszystkie ścieżki i wypuściłem to w, takim, w takiej formie, w jakiej miała ukazać się właśnie ówcześnie, czyli w 2014 roku. Tak, ona jest prowokacyjnie nazwana The Best Of. Nie bez kozery się tak nazywa, bo no, nie spotkałem się, żeby którykolwiek zespół, nie słyszałem przynajmniej o takiej praktyce, żeby pierwszą płytę nazwać de Mnie urzeka zwłaszcza ballada słowa na, na tym krążku. Pamiętasz, jak powstawał ten utwór? A dziękuję, tak. Dla, dla mnie osobiście też jest to utwór szczególny, ze względu przede wszystkim na tekst, bo uważam, że to jest chyba jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy tekst Jarka Łukrzy, naszego wokalisty. Na początku ten, ten utwór sięga, jego początki sięgają 99 roku tak naprawdę, czyli początków istnienia zespołu Schody. W pierwotnej formie trudno to sobie wyobrazić, ale to był kawałek pankowy z takim charakterystycznym nabijaniem naraz, na werbel bardzo szybko był grany a w, w refrenie rytm był przeniesiony, werbel był na dwa i było takie klasyczne pankowe granie. Tekst był taki sam, bardzo, bardzo podobny, ale muzyka była ostra. Później przy okazji zmiany perkusisty, kiedy dołączył do nas, przy okazji nagrywania tej płyty debiutanckiej pod tytułem The Best Of, dołączył do nas bartusz Lutostański. On od razu powiedział, że ten numer widzi jako balladę i czuje to zupełnie inaczej. No i za jego namową przekształciliśmy ten kawałek właśnie w w taką rozbudowaną balladę. Pojawia się tam też bardzo fajna solówka, również niecharakterystyczna dla mnie, gdyż no w tamtych latach byłem znany przede wszystkim z szybkiego, technicznego grania na gitarze, bardziej neoklasycznego. Grałem bardzo gęsto w tym czasie, a tu, tutaj zagrałem typowe, klasyczne solo z długimi, przeciągniętymi dźwiękami, bez zbędnych fajerwerków, ale z dosadną, prostą, rzetelną melodią. Rok 2016 to jest Twoje dołączenie do oddziału zamkniętego, ale jednak podejmujecie decyzję o reaktywacji w 2021 roku. Ja widzę tutaj, w, zwłaszcza w wokalu, takie odniesienia do, do może do Strachów na Lachy. Tam jest też kult słyszalny na pewno w Waszych brzmieniach, ale. To, co mnie zupełnie powaliło, to jest prośba do następcy. Wasza wersja utworu Republiki. Dlaczego zdecydowaliście się na utwór zespołu Republika? Tutaj jest wyjaśnienie bardzo interesujące na YouTubie, bo w 2009 roku po raz ostatni wystąpiliście wspólnie jako schody na festiwalu In Memoriam Grzegorza Ciechowskiego w Trzewie. Festiwal polegał na wykonaniu swojej wersji dowolnych utworów obywatela GC, i wtedy zdecydowaliście się na sam na linię i moja Angelika. No, a po 12 latach, kiedy zapada ta decyzja, by znów pograć razem, to Ty miałeś rozdłubany ten utwór, tak? Prośba do następcy. W, na, w, na, w naszym zestawie, no wszyscy wiadomo, myślę, że wszyscy muzycy cenią Grzegorza Ciechowskiego ze względu na tekst i ze względu na muzykę. Dla mnie to jest sprawa oczywista. Ja jak w tym teledysko nawet jest podobny do Grzegorza, tak w momentami, jak, jak wykrzykuje te, 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 te kwestie, te, te wersy. Na, na początku w, właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, w ogóle. Jestem w szoku, jesteś bardzo dobrze przygotowany. Bo nie sądziłem, że ten wątek poruszymy, ale bardzo się cieszę, bo ten, ten moment w historii naszego zespołu jest dla mnie bardzo ważny. Najpierw graliśmy dwa covery, tak jak wspomniałeś, właśnie na festiwalu In Memoriam i to już była końcówka przed przerwą, właśnie taką 11-letnią w zasadzie w działalności. Zagraliśmy właśnie utwór sam na linie w naszej interpretacji, znacznie zmienionej. Ona też gdzieś tam lata na YouTubie, można sobie tego posłuchać. I zagraliśmy również utwór moja Angelika z tym, że wykorzystaliśmy wtedy podczas grania na żywo nagranie oryginalnych wokalów Grzegorza Ciechowskiego. Zrobiliśmy zupełnie inną muzykę do tego, no i to też było dla nas bardzo duże przeżycie ze względu na to, że na widowni była obecna, no ówcześnie jeszcze żyjąca jego mama była jego siostra, no była jego rodzina po prostu, bo to jego rodzinne miasto, rzecz miała miejsce w, w Tczewie. No był fanklub, był Sławek Ciesielski, którego poznaliśmy już troszeczkę lepiej parę lat po tym wydarzeniu dopiero. To, to były naprawdę dwie zupełnie nowe wersje, ale z tą tradycją republikańską, bo ja uważam, że klasyków nie wolno wywracać do góry nogami. By się to świetnie świetnie zrobili. Tam jest zresztą klip jest kapitalnie zrealizowany, bo to jest czarno-biała wersja, taka koncepcja, jest ten charakterystyczny riff gitarowy. Potem też zostają na chwilę organy, to w zasadzie jakby Hammond w zasadzie, by, by potem się znowu rozwinąć. No ale duchem to wszystko przypomina Grzegorza Ciechowskiego i spółkę. Jest w tym żar i energia, naprawdę. Oczywiście, bardzo mi miło to słyszeć. Jeżeli chodzi o ten utwór, prośba do następcy, to mm, powiem tak. Y przez bardzo wiele lat słuchałem zespołu Republika. Zawsze lubiłem właśnie ten utwór ze względu na ten charakterystyczny riff gitarowy Zbyszka Krzywańskiego. No, podobał mi się od zawsze po prostu, bo uważam, że taki powinien być riff. Krótki i rzetelny. I tak też było w tym przypadku. I na początku nie miałem takich planów, żeby zrobić ten utwór wspólnie z zespołem Schody, tylko chciałem go zagrać sam dla siebie. Ale tutaj odrobiłem lekcję i rozdłubałem to dosłownie w sposób aptekarski. Rozbiłem ten kawałek na ślady i przeanalizowałem bardzo dokładnie każdą ścieżkę, każde uderzenie perkusji, uderzenie blachy i każde uderzenie w klawisze i łącznie z harmonią w chórkach. No i później w momencie, kiedy miałem to już, że tak powiem, przygotowane, zaprosiłem chłopaków do współpracy i powiedziałem, że chciałbym zrobić sam dla siebie, po prostu ze względu na to, że lubię ten utwór, zrobić jego nową wersję. Może przypomnisz też go słuchaczom. No i jest to wersja odświeżona, już brzmiąca bardziej współcześnie, jednak niż te nagranie z płyty 7 pieczęć, czyli niż te oryginalne. Ale jednak, tak jak wspominałem, nie wywracałem absolutnie aranżu ani partii do góry nogami. Zrobiłem dokładnie to samo, tylko z bardziej współczesnym brzmieniem. Duże, tutaj bardzo dużą robotę zrobił też Jarek Łuksza, no bo... Niesamowicie to przeżywa, niesamowicie. To się czuje, po prostu ta energia z tego, z tego wideo aż emanuje na zewnątrz. To jest świetne. Tak, ale no to, to, to było naprawdę z naszej strony autentyczne. Zrobiliśmy to bardziej z, z myślą yy, o tej muzyce, z, z dużym szacunkiem przede wszystkim do, do tego zespołu i tak, tak, jak, tak jak fani po prostu, żeby upamiętnić w jakiś sposób to nagranie, bo jednak płyta Siódma pierwszeń. uważam też jako fan republiki, że jest niedoceniana po tylu, po tylu latach tak należycie, na a są tam świetne kawałki. Mam nadzieję, że udało nam się właśnie z zespołem Schody y, przypomnieć y, o tym numerze. Kolejny utwór, który bardzo mi się podoba z tych współczesnych waszych rzeczy, to jest chłopaku. Bądź kim chcesz, nie słuchaj rad ludzi, którzy mówią ci, jak żyć, i ci mi wypiętą piersi, fantastyczna ballada. Z taką nie wiem, czy to jest bałałajka, początek jest bardzo taki rzewny, taki wręcz bym powiedział. Tak, to może rozwinę ten temat tego utworu. Ja też jestem bardzo zaskoczony, że, bo spotykam się z bardzo dobrymi opiniami, za które oczywiście dziękuję też właśnie tobie. Odnośnie tego utworu. Utwór jest nagrywany na gitarze, ale ja tak, że tak powiem, poza muzyką rockową, od bardzo wielu lat siedzę w Gypsy Jazzie, czyli w Jazzie cygańskim. I tutaj dałem temu upust po prostu. To jest gitara cygańska na początku. No z takimi charakterystycznymi też myślę, że to może troszeczkę wynika z, ze, względu, ze względów geograficznych, że znajdujemy się właśnie na Podlasiu, tutaj te wschodnie nuty gdzieś tam w nas wszystkich są, z tego względu tam się pojawiają te tercje, wielkie małe na przemian i nadaje to takiego klimatu bałałajkowego, tak jak wspomniałeś, to prawda. Utwór powstał bardzo szybko. W zasadzie e, nagrałem go za jednym podejściem w jeden wieczór to wszystko wspólnie z chłopakami e, i my mamy taką metodę rzadko spotykaną tak dzisiaj, już ówcześnie. E, jeżeli chodzi o nagrywanie. E, Jarek jest bardzo dobrym tekściarzem, i czasami myślę, że sam nawet nie wie, skąd biorą się te teksty. Bo my robimy często w taki sposób, że po prostu prezentuję mu nagranie, wpuszczam go od razu do studia i po, po jednym przesłuchaniu proszę go żeby śpiewał to co czuje, jak to widzi i żeby po prostu w to nie wnikał. No i tak też powstał ten utwór. On, możecie wierzyć albo nie, ale... No przyszedł do mnie do studia kompletnie nieprzygotowany, usłyszał ten utwór dwa razy, zamknąłem go w kabinie i wydusił to z siebie za jednym podejściem. Dlatego tam są też takie słyszalne rzeczy, że gdzieś tam mu się głos łamie, bo przeżywa to mocno. Od końcówka jest taka, ta o zdrowiu. Grunt to tak, grunt to zdrowie, hej, tak, to słychać, że to jest improwizowane. I tak no, mogliśmy to nagrać rzeczywiście ponownie, wyedytować wszystko, ale uważam, że ten utwór by stracił na tym, jeżeli, jeżeli bym przy tym grzebał. A tu jest taka wersja po prostu awista, jedno podejście, z którego jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. No i też tekst przede wszystkim tutaj jest mocnym, mocnym elementem tego utworu, no bo są to niby takie prawdy uniwersalne, ale jednak czasem przychodzi moment, w którym ktoś po prostu to musi powiedzieć. No i tak się stało w tym utworze. Jeszcze nagranie, które promujecie obecnie chyba, to jest Zapach bzu. Jeszcze nie raz. Kolejna ballada fantastyczna. Ubrani w wiatr, błądziliśmy wśród gwiazd. Czas jest jak droga co gna. Jeszcze nie raz. I po tych słowach w zasadzie wchodzi też świetne solo gitary. Ono jest takie rozbudowane, aranżacja bardzo bogata. Mam wrażenie, że jakby, jakby w tle w ogóle były zaaranżowane smyczki, ale to chyba jest złudzenie. Nie, tak, to, to prawda, tam są zaaranżowane smyczki. Teraz nad partią instrumentalną do tego utworu, nad sekcją orkiestrową prawdziwą, która zostanie dograna, pracuje Michał Bąk, to jest kompozytor z Gostynia, twórca muzyki filmowej. Mam, mam już pierwsze próbki. Pojawi się tam prawdziwa orkiestra w tym miejscu. Tutaj na, na tej wersji prezentowanej jest to po prostu nagranie robocze, po prostu. Ale pojawi się w tym miejscu prawdziwa orkiestra. Tak, sam, tak samo zresztą też już zdradzę słuchaczom, że utwór słowa będziemy nagrywać ponownie, i również tam w części finalnej pojawi się taka bardzo rozbudowana orkiestracja. Będą smyczki, trąby, tego typu rzeczy. Tak, to, to podnosi utwór zdecydowanie do góry. Tak, no i końcówka jest też niesamowita. Jeszcze nieraz serc wybuchnie, płomień, jeszcze nieraz w tłumie odnajdą się nasze dłonie. No i z tym tańcem na stole też, też końcówka właśnie zaskakująca. Utworem, który też mnie zaskoczył, to jest Najpiękniejszy Dzień. W zasadzie odebrałem ten temat jako piosenkę o wolności. Nie wiem, czy on powstawał w czasie pandemii, chyba wcześniej jednak. Tekst właśnie bardzo, bardzo mocno wyraża to, co większość z nas czuje. Spójrz, kochani, jak pięknie wschodzi słońce. Dzień zaprasza nas do swoich ogrodów. Posłuchaj, jak pięknie ptaki śpiewają. To wszystko, mam wrażenie, potęguje w nas takie poczucie cieszenia się chwilą, prawda? Bo, bo, bo to życie jest bardzo ulotne i to wszyscy, wszyscy tego doświadczamy obecnie. Tak, dokładnie. Tutaj siłą tego utworu jest oczywiście tekst, który opowiada no, pozornie o zwykłych rzeczach, które każdy człowiek na różnych etapach swojego życia przeżywa. Z pozoru rzeczach oczywistych, ale też pięknych, na które, na które czekamy. No Tutaj w przypadku tego tekstu Jarek napisał go z myślą o swojej żonie Ewie, właśnie. I tam się pojawia tekst: Ja będę Adamem, a ty zagrasz Ewę. Ale tutaj no, to jest taka alegoria tej sytuacji, bo Jarkowi chodziło po prostu o jego małżonkę wtedy, kiedy to pisał. Z tym kawałkiem też jest związana ciekawa historia, bo nagraliśmy go w roku 2010 wtedy wygraliśmy właśnie z tym kawałkiem konkurs przebojem na antenę. Tutaj to duże osiągnięcie, potem się ukazał w wersji płytowej. Tak, tak, tak. Dokładnie. Tak, tak, tak. No i to właśnie reprezentowaliśmy województwo podlaskie tym utworem. Ale teraz zrobiliśmy nową wersję. Yy, znaczy, oczywiście nawiązującą do tej, do, do pierwowzoru, tylko z porządnym brzmieniem. No teraz już mamy, że tak powiem, czas i wa warunki, żeby zrobić to należycie. I zrobiliśmy ten numer, odzyskał drugie życie. Zresztą zrobiliśmy go w dwóch wersjach tak naprawdę, bo jest jeszcze wersja synthwave'owa, syntetyczna do tego, taka dużo, yy, dużo chłodniejsza. Tak, 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 tak. Dużo chłodniejsza niż ta, niż ta wersja z z, z nutą rokową. Jesteście zapracowani obecnie, bo tutaj nawiązuje do tego, jak się wypowiadacie w mediach. Piszemy nowe utwory, podobnie jak przed laty. Materiał powstaje lawinowo. Jesteśmy starsi, lepiej zorganizowani, szanujemy siebie i swój czas i mamy bardzo dużo świeżych pomysłów. Cały czas powstają nowe utwory, które na bieżąco rejestrujemy w studiu i nagraliście już trzy teledyski, tak? Czy może więcej? Teraz jesteśmy w trakcie nagrywania kolejnego teledysku do utworu Zapach bzu, jeszcze nie raz, tego o którym właśnie rozmawialiśmy. Utwór będzie w reżyserii Patryka Udziejewskiego, to jest aktor teatru dramatycznego imieniem Aleksandra Węgierki w Stoku i też znany, znany teatralny reżyser. Teraz pa Patryk realizował bardzo wiele ciekawych spektakli. No, Poznaliśmy się w ten sposób, że nagrywałem jako realizator jego płytę hashtag Witkacy. Tutaj z tekstem Witkacego pod tytułem Narkotyki. Patryk to zilustrował muzycznie i też zamknął to w takim wydawnictwie płytowym. W ten sposób się poznaliśmy i nawiązaliśmy taką szerszą współpracę. I też postanowiłem, że nie chciałbym tych teledysków nagrywać tak po prostu zupełnie spontanicznie, tylko porozmawiać z zawodowcem na ten temat, jak on to widzi. Przedstawił mi już pewne pomysły. I, no, no I nagrywamy. Myślę, że do końca października będziemy się mogli podzielić teledyskiem do utworu właśnie, jeszcze nie raz, Zapach bzu. I na koniec pytam cię jeszcze o plany artystyczne. Podejrzewam, że w nadchodzącym okresie wydacie całą płytę i pewnie jakaś seria koncertów się też zapowiada. No tak, teraz w tym momencie nagrywamy przez cały czas nowe utwory. Część ze starych utworów też zostanie ponownie wykorzystana, gdyż uważam, że trzeba dać tym utworom drugą młodość. Zresztą mieliśmy taką refleksję, że kiedyś powiedzmy, w, nie wiem, 10-15 lat temu wydawało nam się, że to są już znane utwory, ale po latach myślę, że no, są znane może dla, dla części osób. A te, teraz chcielibyśmy podać je w, po prostu w zawodowym wydaniu, tak jak to powinno być zrobione. No, no i na, nad tym właśnie pracujemy. Także w październiku y, mamy ten teledysk do utworu y, Zapach bzu. Jeszcze nie raz. Później nagrywamy nową wersję tylko płaszcza słów. Są nagrywane orkiestry do utworu Zapach bzu i do y, utworu Słowa. Y, tutaj jeszcze y, chcemy wydać epkę z utworem właśnie Chłopaku, o którym rozmawialiśmy dzisiaj. Dzisiaj. I tutaj się pojawi jeszcze też, no tutaj wszyscy będą zaskoczeni, e, utwór pod tytułem e, roboczym Kosatango, Tango, ale tutaj to, to już e, słychać wyraźnie e, wpływ muzyki lat 50-tych, 60-tych. Są fokstroty, beginy, mm, no, zaskakujący klimat i e, zaskakujący tekst i to właśnie wyjdzie na jednej epce razem z utworem Chłopaku, bo tam, tam widzę wspólny mianownik po prostu w tych, w tych dwóch utworach. Na razie się właśnie skupiamy na tym, żeby dokończyć te, tego dzieła, o którym mówiłem. No i następnie oczywiście seria koncertów. Wspaniale Pawle bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów. Paweł Łoziabło, gitarzysta zespołu Schody był moim i waszym gościem. Pozdrowienia dla, dla pozostałych członków zespołu. Trzymajcie się no i czekamy czekamy na, na te nowe nagrania i na was na koncertach. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.